Jaya Charyadeva, Jaya Śrila Prabhupada. Jest to 18 płyta, ścieżka 102. Jest to wykład ze Śrīmad Bhāgavatam, kanto 7, rozdział 9, tekst 3, dany przez Jego Boską Miłość, A.C. Bhaktivedanta Swami Prabhupada, nagrany 10 lutego 1976 roku w Mayapur, w Indiach. Hridayananda. Wtedy Pan Brahma poprosił Prahlada Maharaja, który stał w pobliżu, i poprosił Prahlada Maharaja, aby udał się do przodu i powiedział: mój drogi synu, Pan Nrsimhadeva jest bardzo, bardzo zły z Twojego demonicznego ojca i Ty możesz podejść tam i zadowolić Jego Pana. Wszyscy z nich, wszyscy półbogowie, oni chcieli uspokoić. Pan był bardzo zły, ale oni nie mogli. Wtedy ostatecznie poprosili Lakshmiji, aby uspokoiła Pana. Ona nie śmiała podejść do Niego. A co tu mówić o uspokojeniu? Wtedy oni zdecydowali, że ten 5-letni chłopiec, Pan może być współczujący dla niego. I dla niego on się pojawił. Niech on uspokoi Pana. Brahma, na czele ze wszystkimi półbogami obecnymi tam, zdecydował. On tak jego posunął do przodu. Mój drogi Prahlado, mój drogi synu, lepiej ty idź tam i uspokój. To jest coś jak danie, umieszczenie małego dziecka w jaskini lwa. To jest coś takiego. Nikt nie śmiał. Nikt się nie odważył. Prahlad Maharaja, on wiedział bardzo dobrze, jak bardzo straszny on może być. Ja się nie obawiam. On jest moim panem. Ja się nie obawiam. On był radosny, niewinny, czysty wielbiciel. On nie miał obaw. On był wysłany. Mój drogi Prahlado, spróbuj. On siedział w pobliżu, ale nie obawiał się. Prawie u lotosowych stóp. W pobliżu lotosowych stóp Pana on siedział. Inni kontemplowali. On był wolny. I ja jestem teraz pod schronieniem Pana. On jest Murari. I wszystko jest pod Jego stopami. Taka jest konkluzja, kiedy ktoś jest zaawansowany w świadomości Kryszny. Prahlad Maharaja, chociaż on był 5-letnim chłopcem, to nie ma znaczenia. On był pierwszej klasy wielbicielem Mahabhagavata. To jest możliwe. Służba oddania nie jest czymś materialnym. Ona jest duchowa.
Dlatego nie ma czegoś niemożliwego. Niemożliwego. To jest prawdziwe docenienie duchowego życia. Jeśli ktoś myśli, że Prahlad Maharaja był jedynie 5-letnim chłopcem, jak on mógł ofiarować takie wspaniałe wersety gloryfikujące Pana? To jest możliwe. Bhakti nie zależy od wieku. Bhakti zależy od szczerej służby. To nie jest tak, ponieważ ktoś, jedna osoba jest starsza ode mnie, dlatego on będzie większym wielbicielem. Nie. Przede wszystkim bhakti musi być bez żadnego motywu. Bez żadnego motywu osobistego zadowalania zmysłów. To jest prawdziwe bhakti. My musimy uczynić wszystkie nasze pragnienia zerem. Ludzie próbują zrozumieć całe stworzenie przez wiedzę. Ale bhakti nie zależy od wiedzy czy karmy. Karma oznacza czynności dla owoców. Nie, że ponieważ jesteś bardzo wielkim biznesmenem, masz wielki sukces, dlatego będzie bardzo łatwe dla ciebie zrozumieć Krysznę. Nie, to nie jest możliwe. Czy jeśli myślisz, że ktoś jest bardzo ubogi w wiedzy, nisko naurodzony, żadnego wykształcenia, nadal on może zrozumieć bhakti i Pana. Jeśli jest czystym wielbicielem, materialne warunki, one praktycznie nie stosują się do duchowego życia. Śri Chaitanya Mahaprabhu, dlatego on powiedział, cokolwiek Ramananda Raya zaproponował, to jest początek bhakti. On zasugerował Varnashrama Dharma, Karma Tyaga, Karma Sanyasa. Nawet w pełne podporządkowanie Sarva Dharma Paritaja. Wszystko, Chaitanya Mahaprabhu powiedział. To są zewnętrzne rzeczy. Jeśli wiesz coś lepszego od tego, proszę objaśnij. Wtedy Ramananda Raya, zacytował werset z modlitw Brahmy. Krishna jest Ajita. Nikt nie może go pokonać. Krishna mówi w Bhagavad Gita. Nikt nie jest większy pod jakimkolwiek aspektem. Nie, że Krishna jest gorszy co najmniej w tym aspekcie. On jest taki mniejszy w jednym aspekcie, że on nie może tak odwzajemnić się temu, co przyjął od Gopi. On był jedynie zadłużony u Gopi. To jest jego łaska. On powiedział, że ja nie mogę się wam odwzajemnić. To jest niemożliwe. Proszę, bądźcie zadowolone ze swojej własnej służby. To jest Gopi. On był zadłużony zawsze, szczególnie przed Radharani. On czuł osobiście, że jest taki, że nie jest w stanie się odwzajemnić. Inaczej on jest najwyższym. So if you want to conquer over this chcesz pokonać niepokonanego Krysznę, wtedy
zgodnie z modlitwą Brahmy i docenioną przez Pana Chaitanya Mahaprabhu. Pozostań w swoim miejscu, to nie ma znaczenia, ale zostań bardzo pokorny. Nie bądź dumny. Nie powinieneś myśleć o sobie, że jesteś bardzo zaawansowany. Przez moją spekulatywną wiedzę mogę zrozumieć Boga. To jest błąd. To nie jest możliwe. Musisz porzucić przede wszystkim tą próbę, że ja jestem bardzo uczony, jestem bardzo bogaty, czy jestem bardzo to, czy to. Dlatego dla mnie, aby zrozumieć Boga, to jest nic. Oni myślą w ten sposób. Ci, którzy są bardzo dumni, oni nie podejmują świadomości Kryszny bardzo poważnie. Oni myślą, ci ubodzy zwolennicy, którzy nie mają pieniędzy, żadnego pożywienia, oni przyszli w imię Kryszny, jak żebrać. To jest dla nich. To nie jest dla nas. Ja jestem bardzo bogaty. Jestem bardzo bogaty. Jestem bardzo wykształcony. Jestem bardzo arystokratyczny. Dla mnie nie ma potrzeby tego. Hindusi mówią w ten sposób, że w waszym kraju teraz my znamy tego Krishna, Hare Krishna. Teraz to nie jest potrzebne. Teraz to jest technologia. Te dumne osoby nie mogą zrozumieć Kryszny. Ktoś musi zostać bardzo pokorny. Chrystus również mówi, Królestwo Boga jest dla pokornych i takich miękkich, uległych. To jest faktycznie. I również Kryszna mówi, Sharanam Braja. To jest początkiem pokory. Tak. Nie mam nic, nieznaczący jestem. To jest prawdziwa wiedza. Aby pozostać zawsze nieznaczącym przed Guru Krishną. Wtedy to jest korzystne. Jeśli ktoś myśli, że ja zostałem większy od mojego Guru, większy od Kryszny, wtedy on jest skończony. Ktoś powinien zostać bardzo pokorny i uległy. To nie znaczy, gdzie on jest usytuowany, czy instytucjonalnie brahmachari, grihastha, vanaprastha, sannyasa. Nawet jak ktoś przyjął sannyasę, on powinien pozostać zawsze pokorny. Nie powinniśmy nigdy myśleć, że ja stałem się bardzo wielką osobistością. Taka była instrukcja mojego guru Maharaja. Bada Vaishnava. Jestem bardzo wielkim Vaishnavą. Każdy powinien przyjść i wykonywać moje polecenia. To jest potępiona pozycja. Prawdziwa pozycja jest, że ktoś powinien być bardzo pokorny i taki miękki, uległy. Namanta znaczy pokorny. Ktoś powinien być przygotowany uczyć się od ci, którzy są czystymi wielbicielami. Od nich ktoś powinien być skłonny słuchać. Ta sama rzecz. Ktoś, kto nie ma innego pragnienia w materialnym świecie, za jej wyjątkiem służenia Krysznie, on jest czystym wielbicielem. Ktoś powinien być skłonny z pokorą słuchać od takich osób. To nie potrzeba, żeby zmieniać cokolwiek. Jest tak wiele pytań czasami, czy jest potrzebne przyjmować sannyasę. I to przez rutynową pracę to jest potrzebne. Ale jeśli ktoś jest poważny, dla niego to nie jest konieczne, ponieważ dla poważnego studenta oddania
Krishna jest w jego rękach. Tak czy inaczej, nawet jeśli jesteś sannyasinem, czy grihastą, czy vanaprastą, to nie ma znaczenia. Powinieneś pozostać bardzo pokorny. To jest wymagane. Sthanasthita. I powinieneś słuchać od zrealizowanej duszy z pokorą. Wtedy Krishna, wielki, on będzie pokonany przez ciebie. Prahlad Maharaja był tego rodzaju Mahabhagavatam. On nie był, jako dziecko on miał, on nie wiedział jakiejś formalności, wyszukaności, aby stać się niepotrzebnie bardzo prestiżowym. On był z natury małym chłopcem, tak jak tutaj ci chłopcy. Jeśli obrazisz, on nie dba o to, ponieważ on jest dzieckiem. Jeśli wychwalasz jego, on nie myśli o sobie, że jest bardzo dumny. To jest natura dziecka. Prahlad Maharaja był w tej pozycji. On nie dbał o to. Jego ojciec chciał skarcić jego na tak wiele sposobów. On nie dbał o to. On zawsze myślał, on jest moim ojcem. On się cieszył. On żartuje to wszystko. To jest prostota. To jest prostota. Ta prostota jest bardzo wartościowa. Prahlad Maharaja był w tej pozycji, dlatego Brahma wybrał jego, że mój drogi Prahlado, moje drogie dziecko, proszę, idź do Pana, spróbuj uspokoić go. Moje drogie dziecko, mój drogi chłopcze, proszę, idź tam i próbuj jego uspokoić. Nasz Pan, Prabhu, on został bardzo, bardzo zły. Nikt nie może... Nikt nie może zlikwidować jego gniewu. Tak, nikt nie może podobnie, kiedy on jest zły, nikt nie może tak jego przewyższyć w tej złości. On został tak zły. On jest zawsze... Bóg jest wielki, znaczy wielki we wszystkim. Kiedy on jest zły, nikt nie może przewyższyć jego w jego gniewie. I kiedy on jest bardzo spokojny, nikt nie może przewyższyć jego. To jest Bóg. Asamaurdha. Bóg znaczy, nikt nie jest równy, nikt nie jest większy. Kiedy Pan był zły, nikt nie mógł pokazać Jemu równego gniewu. Nikt nie może stać się bardziej zły niż Krishna. On jest zawsze najwyższy. Taki gniew był ukazany. Dlaczego? Teraz to jest powiedziane. On tak wprowadził, Brahma wprowadził. My nigdy nie wiedzieliśmy, że Pan jest tak zły. Ale to jest z powodu Twojego Ojca. To jest Twoim obowiązkiem. Idź tam. Dziecko przyjęło tak. Mój ojciec popełnił tak wiele obraz. Dlatego jest to moim obowiązkiem uspokoić Pana. Dlatego on przypomniał, ponieważ on był dzieckiem. Moje drogie dziecko, to jest dla ciebie. Twój ojciec, przez twojego ojca on został tak zły. To jest twoim obowiązkiem. Idź i uspokój jego.
Każde słowo w Bhagavatam jest tam znaczenie. Nie myślcie, że to jest naszym obowiązkiem. To jest naszym obowiązkiem. Chociaż my jesteśmy Brahmą, Lakshmi, w porządku. Prawdziwym obowiązkiem jest wasz. To jest mały taki żart. Prahlad Maharaja jest przygotowany, w porządku. Czy to za jego ojca, czy za kogokolwiek. To jest Vaishnava. Vaishnava nie rozpatruje, że ja muszę modlić się do Kryszny za mojego ojca, za moją matkę. Nie. Vaishnava jest gotowy ofiarować modlitwy. Paradukha Duki. On jest zawsze nieszczęśliwy, widząc te upadłe, uwarunkowane dusze nieszczęśliwe. Vaishnava osobiście nie ma nieszczęścia. To będzie objaśnione. Vaishnava jest jemu zawsze przykro z powodu tych drani w świecie. Inaczej on nie ma czegokolwiek, żeby być nieszczęśliwym. On może siedzieć gdziekolwiek, może spać gdziekolwiek, może jeść cokolwiek. On nie potrzebuje pomocy kogokolwiek. Jak Kryszna jest samowystarczalny, podobnie Kryszna. Nie dokładnie jak to, ale Vaishnava jest również samowystarczalny, polegając jedynie na Krysznie. To jest Vaishnava. On nie ma nic, aby rozpaczać, czy się smucić. On zawsze jest zadowolony w służbie dla Pana, ale jest mu zawsze przykro z powodu tych uwarunkowanych dusz, które cierpią materialne bóle z powodu ignorancji. Dziękuję wam bardzo. Cześć, Prabhupada.